Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry w drugiej kawie. Witam, Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Daniel Palimonka, rzecznik prasowy Opolskiej Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Obwodnica Nysy. Czy to już pewne, że będzie? No, można powiedzieć, że tak. Jakkolwiek oficjalnie dokument, który wczoraj został przedstawiony, jest to projekt. Projekt, który został poddany konsultacjom, jakkolwiek nigdy nie jest tak, aby projekty rządowe poddane konsultacjom zmieniały się diametralnie. Na czym polegają te konsultacje? No, każdy projekt, który jest na Radzie Ministrów akceptowany bądź też nie, musi zostać poddany konsultacjom społecznym, czyli został wystawiony dla opinii publicznej poprzez przedstawienie w internecie, na stronach internetowych i tym podobne. I co, i statystyczny Nowak, dajmy na to, może zakwestionować, że ja nie chcę obwodnicy Nysy, ja chcę obwodnicę Bąkowa. Właściwie tak jak również przy legislacji w Sejmie czy w Sejmiku, każdy obywatel ma prawo taki projekt zakwestionować bądź też zgłosić jakieś swoje uwagi. Taki w przypadku rządowych dokumentów proces konsultacji trwa bardzo krótko, bo tylko 7 dni. I później może już stawać na Radzie Ministrów i być oficjalnym dokumentem. Czyli raczej nie ma takiego niebezpieczeństwa, żeby ta Nysa z tego załącznika numer 6 Obwodnica Nysy ma bardzo silną, umotywowaną argumentację. Jakimi argumentami przekonaliście ministra Nowaka, premiera Tuska, żeby obwodnicę właśnie w Nysie wybudować? No, byłoby zbyt kolokwialnie mówiąc, gdyby powiedzieć i wskazać dwa skrzyżowania zakorkowane i powiedzieć: mamy korki. Korki są wszędzie w całym kraju. Takie problemy ma każde miasto w Polsce. I czasami nawet większe. Natomiast bardzo istotnym elementem okazała się sprawa gospodarcza. Tereny inwestycyjne, które są zlokalizowane w okolicach Radzikowic, to jest wioska przy Nysie, będą miały dostęp do drogi krajowej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powstanie obwodnica północna Nysy. Te tereny inwestycyjne, które już mają zagwarantowane finansowanie uzbrojenia tych 150 hektarów na przełomie roku, będą miały tylko i wyłącznie wartość dla potencjalnych inwestorów, kiedy faktycznie będzie strategiczny dojazd dla transportu. Tereny inwestycyjne bez dojazdu pies z kulawą nogą się nimi nie zainteresuje. Oczywiście, jasna sprawa, i ciężko byłoby znaleźć inwestora nawet w momencie, kiedy będziemy mieć tutaj własną strefę, czy też tą opolsko-wałbrzyską strefę ekonomiczną, która też będzie ułatwienie. I te właśnie elementy gospodarcze spowodowały, że biorąc pod uwagę wysokie bezrobocie, ciągle rosnące, jak widać w całym województwie, wczoraj bezrobocie zostały nowe upublicznione dane, w całym województwie lekko spada, a w Nysie znowu rośnie, pomimo tego kontrowersyjnego, jak dla mnie, beznadziejnego sposobu weryfikacji bezrobocia. To temat na zupełnie inną rozmowę. Są pieniądze na obwodnicę Nysy, kiedy można się spodziewać przetargu? Jeszcze w tym roku? No, z tego, co pan minister zakładał, to tak. Chcę w czwartym kwartale rozpocząć przetargi na te wszystkie, które będą zapisane w tym załączniku numer 6, tak aby móc wiosną, jak tylko pogoda pozwoli, wejść na budowę. No, to jest rewelacyjna informacja. Czyli wbicie pierwszej łopaty wiosną, a przecięcie wstęgi? No, cykl półtoraroczny. Tak jest zapisane w dokumentacji technicznej obwodnicy Nysy. I myślę, że to jest jak najbardziej realne. Te dane Generalna Dyrekcja podawała, że są niezmienne w tym momencie. Czy mieszkańcy Niemodlina mogą czuć się teraz tak, jakby o nich zapomniano? Ja myślę, że bo te przede wszystkim obwodnice Nysy i Niemodlina były jednym tchem wymieniane, a teraz Nysa będzie budowana, o nim Niemodlin. Ja myślę przede wszystkim, że powinniśmy w województwie opolskim naprawdę cieszyć się z tego, że w tym dokumencie 11 obwodnic znalazła się przynajmniej jedna obwodnica z województwa opolskiego. To jest niesamowity sukces, biorąc pod uwagę fakt,
że o wpisanie do tego dokumentu biło się około 90 obwodnic. No, to jest również w wymiarze całego województwa dostęp do tej strefy ekonomicznej. To gospodarczo i dla mieszkańców Niemodlina może to być niesamowicie pozytywny aspekt. Ja oczywiście, jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej i znając założenia naszych wszystkich parlamentarzystów i samorządowców, wiem, że nie spoczniemy, żeby walczyć w walce o obwodnicę Niemodlina. Także o Kędzierzyn-Koźle? Także o Kędzierzyn-Koźle, no tam ze względów bardziej bezpieczeństwa, tylko tyle, że Kędzierzyn-Koźle, nawet gdyby dzisiaj chcieć tą procedurę uruchomić w tym trybie 11 obwodnic, które są, to się nie da, bo są pewne opóźnienia, jeśli chodzi o prace projektowe. A tutaj w przypadku obwodnicy Nysy mamy wszystko gotowe. Dlatego też sprawa obwodnicy Niemodlina na pewno nie umrze. Sprawa obwodnicy Niemodlina będzie kontynuowana. I tak jak minister Nowak powiedział, dzisiaj jest 10, pojawią się określone środki, być może w przyszłym roku, będą kolejne. Dobrze, teraz pytanie trochę tak jakby polityczne w tej kwestii. To nie jest tak, że premier Tusk, zbliżają się wybory, dosyć słabe poparcie dla Platformy, zaczyna jakby rozdawać te inwestycje. Załatwiono elektrownię Opole, teraz obwodnicę Nysy. Czy to nie jest ratowanie słupków? No niekoniecznie, bo w jakimś sensie na pewno sprzyja to klimatowi, który był błędny w ostatnich miesiącach, że Platforma tylko i wyłącznie zabiera, tylko i wyłącznie tnie. Jak widać, Platforma Obywatelska i premier Tusk przede wszystkim podejmuje racjonalne decyzje. No, racjonalną decyzją jest rozbudowa elektrowni Opole, jak najbardziej z każdego punktu widzenia. To rozmawialiśmy o tym nieraz z wieloma. Dokładnie. Jeśli chodzi o obwodnicę, również, jeśli chodzi o obwodnicę Nysy. Ja patrzę na to przez pryzmat odpowiedzialności, która ciążyła na premierze, aby najpierw zarówno budżet krajowy, jak i te budżety samorządowe poprzez reguły Rostowskiego utrzymać. Dzisiaj wiemy, że koniunktura zaczyna się odbijać i można pewne sprawy poluzować. Czy te decyzje powstrzymają spadek poparcia Platformy? Ja mam taką nadzieję, że społeczeństwo zobaczy, że Platforma Obywatelska to racjonalne decyzje, że Platforma Obywatelska to jednak w stosunku do poprzedników niewątpliwie wielkie osiągnięcia, bo nawet jeżeli patrzymy na sprawy gospodarcze, realne miejsca pracy, to zarówno zarządów SLD czy PiS, to jest przepaść, jeśli chodzi o te cyfry, wskazują same za siebie. Platforma wybiera swojego przewodniczącego, Opole zagłosowało za Tuskiem czy za Gowinem? Myślę, że zdecydowana większość Opola, nie mogę powiedzieć w 100%, ale zbliżona do 100%, zagłosowała na Donalda Tuska. Ja osobiście nie ukrywam tego, że zagłosowałem na Donalda Tuska. Ja osobiście uważam, że minister Gowin nie chce wzmacniać nawet pozycji w partii, tylko szuka zewnętrznych w tej chwili swoich jakichś własnych ścieżek. Bo swoimi decyzjami, swoimi wypowiedziami bardziej dzieli Platformę, niż ją łączy. A kiedy poznamy wyniki? Wyniki poznamy około 20 sierpnia, może to być delikatnym poślizgiem. No i później już od 1 września do końca roku będziemy wybierać najpierw swoje władze w poszczególnych kołach, w poszczególnych powiatach i później władze regionalne. Czyli Daniel Palimonka nie wróży w sensacji przegranej Donalda Tuska w wewnętrznych wyborach. Nie, no absolutnie. Ja stawiałem wcześniej... Czy ma rację, to sprawdzimy po 20 sierpnia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Daniel Palimonka, rzecznik Platformy Obywatelskiej, był moim gościem, a rozmowę prowadził Maciej Nowak.